Ten film jest poradnikiem dla osób, które zamierzają jechać do Chorwacji z własną łódką, trochę większą łódką. Czy potrzebujecie prawo jazdy kategorii B? +E? No, gdy prowadzicie samochód z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, lub łączna masa samochodu i przyczepy jest wyższa niż 4250 kg. Macie już więc auto, przyczepę i oczywiście łódkę, którą będziecie pływać. Więc jakie zabrać dokumenty? Prawo jazdy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny auta oraz polisę OC, dowód rejestracyjny przyczepy oraz polisę OC, ubezpieczenie EKUS. Warto mieć to ubezpieczenie, żeby nie płacić na miejscu, jeśli coś wam się stanie. Warto wykupić sobie również ubezpieczenie assistance na samochód i przyczepę. Na wypadek awarii auta lub przyczepy na trasie, koszt przyciągnięcia z samego auta do Polski to 4,50 za kilometr. Myślicie pewnie, że nic wam się nie stanie? No to zerknijcie na ten fragment. W ostatni weekend ratowałem kolegę, któremu padł rozrząd na autostradzie obok Splitu. Zbawienie. A nadciąga. Doba czekania. Następnie będziecie potrzebowali dowód rejestracyjny łódki oraz ubezpieczenie łodzi między innymi w języku angielskim. To jest ubezpieczenie obowiązkowe na terenie Chorwacji. Ja ubezpieczam łódkę w firmie, której logo widzicie, dlatego że robią to kompleksowo. Będziecie potrzebowali oczywiście patent sternika motorowodnego. Dobra, wracamy do tematów drogowych. W Polsce musicie posiadać system ETOL. Rejestrujecie się na stronie ministerstwa. Rejestrujecie tylko pojazd ciągnący i warto zrobić to wcześniej najlepiej przy pomocy komputera, bo może się okazać, że podczas rejestracji będziecie musieli umieścić tam skan dowodu rejestracyjnego. Po zarejestrowaniu, dodaniu auta do systemu Etol, instalujecie aplikację na telefonie, wpłacacie stówkę, no i po kolei klikacie guziki przed wyjazdem. Na czeskiej stronie również rejestrujecie swój pojazd oraz przyczepę i możecie to zrobić nawet przy pomocy telefonu. Klik, klik, pieniążki wpłacone, winiety dostaniecie na e-mail. Na stronie słowackiej również kupujecie dwie winiety na auto i na przyczepę. I na stronie węgierskiej również dwie winiety. Wszystkie przyjdą wam na e-mail. W Chorwacji opłat dokonuje się przy bramkach. No i tutaj uwaga, bo niektóre mniejsze zjazdy płatne są tylko kartą. Nie ma tam osób, które siedzą w budkach i wydają wam drobne. Ja wybrałem trasę przez Węgry, dlatego że mam szeroką przyczepę i nie chciałem jechać na żyletki przez polskie drogi, przez góry, więc wybrałem trasę przez Węgry. dojechaliście już na miejsce, więc potrzebujecie kupić winietę na łódkę. Jeśli wasza łódka nigdy nie była w Chorwacji, to osobiście musicie udać się do najbliższego kapitanatu, no i tam dokonać rejestracji łodzi. W kolejnych latach, jadąc tą samą łódką, możecie zrobić to już online. Przed wypłynięciem w morze polecam instalację darmowej rządowej aplikacji NIS. Z wyprzedzeniem aplikacja pokazuje, jaka pogoda czeka Was na morzu, no i aplikacja działa tylko na terenie Chorwacji. Przestrzegajcie też prędkości na morzu, bo policja poluje na takich jak Wy za nieprzestrzeganie prędkości. Jest to dość częsty przypadek, że wlepi Wam mandat. Policja znajdzie Was nawet po 6 godzinach, nie muszą Was nawet widzieć. Mają swoje sposoby, żeby udowodnić Wam, że 6 godzin temu przekroczyliście prędkość. Przedstawiam Wam wykres, który pokazuje, w jakich odległościach, jaka prędkość obowiązuje maksymalnie. Wszystkie niezbędne linki umieszczam pod tym filmem.